Hej, cześć. Marenko, ja też do ciebie macham. Czekaj, a ta stopa tu zniknęła, bo pewnie nie widzimy tych samych rzeczy. Ja żadnej ręki nie widzę, ale tu była taka stopa, tak się zapewne fajnie tak bujała. Tak czy siak, ludzie, witamy w kolejnych odcinkach pobocznych. Znowu siadamy pewnie na jakąś dłuższą sesję, tak więc nie dziwcie się, jeżeli odcinki się będą kończyły z dupy i nie będą zaczynały przywitaniem. Ja akurat tu se kurwa dogrywam później, nie? Ale spoko, no, co kto lubi. Dobra, nic, mamy wybraną obecnie ostatnią misję, tak mi się wydaje, że... Kurwa, znowu jak zaczną wirale przychodzić, przed chwilą ludzie mieliśmy... O kurwa, ajajaj, elementarny problem przed chwilą mieliśmy, to znaczy non-stop nas nakurwiały wirale. Tak, i to tak przez kurwa dobre 10 minut, non-stop jeden za drugim, zabijaliśmy dwa i przychodzą następne, nie? A nie zrobiliśmy żadnego hałasu, ani nic. Gień! Dobra, zginął. Dobra. No i następny viral. Kolejne kurwa, nie ugarniam. Nie no, ten akurat przyszły od tego, nie? Od tego wielkiego, bo się dar kurwa. Dobra, chodźmy do tego. Tak, zbuja. Wyciągnąć musimy akumulatory. Takie duże, czerwone skrzynki. Jakoś tak to było. Kurwa, kolejne jebane virale, kurwa ma. Dobra, dawaj linkę i spierdalamy, a nie. Spierdalamy. Nie wiem, może to rzeczywiście jest kwestia tego, że tyle dni już przeleciało w grze i taka kurwa jebnia się robi nie tutaj wiem. Po prostu. Może to przez ciebie, bo ty tyle dni się kurwa jebiesz z tą grą, a nie. Ja nie miałem takiej sytuacji. To może to przez to, że ty do mnie do gry wszedłeś. Kurwa, jaki ze mnie YOLO Swagger po lampach zeskoczył. YOLO Swaggersi to są te zombiaki, które same wchodzą kurwa na jebane kolce. Love it. Tak, oni są mistrz inteligencji. A da. Ła, coś tu buchło. Dobra. No kurwa, ugryzł mnie jeden, no. Widzę, że nie biegamy razem, także ten. Spotkajmy się tam na miejscu. Przemieniam się. Wyjebany! Idę kurwa po akumulatory. To jest bugowałem się. No gryzą mnie jebane frajery, no. Ja co chciałem tu parę wymordować. No ja za parę morduję. 36 apteczek przy sobie, chyba niewiele mi brakuje do kolejnego lewa, to ja się będę pierdolił. Co za suki, no kurwa macie. Ty tak już tutaj jesteś, od drugiej strony na ten most wszedłeś. A no widzisz, jaki ze mnie agent. Zbieram sobie trochę grzybków, bo jedynych rzeczy, jakich mi właściwie brakuje do tych najlepszych schematów, jakie mam, są kurwa grzyby, algi, inne gówna. No tak, dokładnie, nie? Rośliny. A z tej aplikacji to niewiele tego przychodzi w sumie. Tak. A ojebałem już totalnie, nie! Umarłem, musisz mnie podnieść. Jezus Maria, co za... Padłem za bardzo, że tak to ujmę. Jej, 500 expa. No, tyle expa. To weź, gińmy ciągle. Tak, i się podnośmy. I się podnośmy. Jaka jeszcze kurwa Cordela z wyeksplit ma kurwa większy zasięg. Jeb! Się kurwa stało. Nie wiem, ja rzadko korzystałem z tych akrobatycznych. Dlatego ja mam 17 level dopiero. Ja non stop z kopniaków korzystam, po prostu one są przepiękne. Ja mam 12 zwinności, 14 siły. Zaraz będę miał 15 siły. Kończysz już grę? Tragedia, to no. W ogóle nic nie robisz. Ty, są kwiatki, ej. Grzybki znasz się. No je. Bo wiecie, że ja poboczne od jakiegoś czasu, no to tylko z tobą robiłem, a sam nagrywałem tylko fabułę, więc... Odkąd ostatnio graliśmy poboczne, to ja tylko fabułę robiłem, a tam nie ma jakichś super no wielu wiem, okazji. Ale i tak do powinieneś mieć nabicia levela. Więcej. No nie wiem, ja miałem dużo więcej. No ale faktycznie ja sporo robiłem. I ile ty masz w ogóle odcinków już nagranych? O, tak mi to powiedz. Dzisiaj 27 wrzucam na kanał. Tak, suma summarum. To powiedzmy, że ten, który teraz nagrywasz, jest to 28? No powiedzmy. Aha. No to nie, to wcale nie ma takiej różnicy, no bo ja żem robił tak, że fabułę skończyłem na 35, jakby ten, który teraz nagrywamy, to jest 37 u mnie, nie? No ale taka aż różnica, praktycznie po 5 lewów na każdym, to tak dziwnie. Ja odkąd wszedłem do sektora 0, aż do momentu wykonania obecnej misji, którą tam wykonałem, nie zrobiłem jeszcze ani jednego pobocznego questa, ani jednego wyzwania, które tam było. Okej, to się strasznie długo musiałeś pierdolić z tym, z... W takim razie tu w slumsach, no bo ja... No ja w slumsach strasznie po prostu, wiesz, zbijałem się z trasy, że o kurwa, tu se otworzę, to se kurwa przejdzie, to tamto. No bo kurwa, no bo i te,
ten, i teraz, teraz widać, i to też uwaga do was, drodzy widzowie moi i T-Volta. Wy nam cały czas podpowiadacie, kurwa, czemu nie otworzyłeś tamtego, nie otworzyłeś tamtego i tak dalej. Ludzie, tutaj można na otwieraniu, kurwa, skrzynek, przeszukiwaniu zombiaków i kurwa, i tak dalej, to można życie, kurwa, przepierdolić tak naprawdę. Bo po prostu na każdym kroku coś jest i zanim my przejdziemy te 50 metrów i przeszukamy wszystko, to te 50 metrów z tyłu już się zdążyło wszystko zrespić, nie? Tak, więc naprawdę, i widzisz, na tym właśnie straciłeś czas. Bo to przeszukam to, przeszukam tamto. Magia gier z otwartym światem, no tak. No dokładnie, oczywiście, że można, nie? Tylko że jest tu dużo akcji, które warto zrobić, a jest dużo takich, które można opierdolić, typu otwieranie jakichś tam. Mówię, no legendarny mój przypadek, gdzie miałem po prostu. Napierdalałem się z jakimiś 20-30 zombiakami przy furgonetce policyjnej, żeby ją otworzyć. I kurwa, w tej furgonetce były jebane gwoździe, kurwa, a męczyłem się tam jakieś dobre 10 minut z nimi wszystkimi, bo to było na bardzo niskim lewie. Zajebisty pomysł. Tyle tylko dobrego z tego wyszło, że... Kurwa, mój zajebisty pomysł nie wyszedł, no mów dalej. Tyle dobrego z tego tylko wyszło, że... Ja mam na dwa cięcia tego wielkiego gnoja, nieźle. No widzisz. Ja sobie broń od ciebie wyekwipowałem. No tak. Tyle z tego dobrego... Oh shit, nieźle. Wyszło, że policjanci mieli te pałki teleskopowe i one naprawdę były zajebiste na ten... Bo tam miały jakieś 115 damage'a czy coś takiego, nie? To było sporo wtedy u mnie. Dobra, bo my coś mamy ogólnie wyjmować z samochodów. Z autobusów mamy akumulatory, ale najpierw chciałem się tych zombiaków pozbyć, bo jest tu ich chmara. W ogóle mam te... plujek jest jakiś gdzieś jeden. No gdzieś tam chyba krąży, prawda. Zabiłem gnoja. Dobra, a właśnie mi poziom siły wzrósł, może sobie... Ja bym sobie coś porobił. Punkcik. Tutaj było u mnie pytanie, żebym pomagał ten wspomagacz nocnego łowcy, ale nie wiem, czy go chcę teraz ekwipować. Może nie. A może sobie potężny atak odblokuje, albo atak z góry, kurwa, sam nie wiem. Może sobie go, kurwa, jednak zrobić ten. Tylko najpierw chciałem sobie coś innego zrobić jeszcze. Mianowicie moje ulubione pułapki. Czekaj, wybuchowe są, nie? Wybuchowe są te dobre. A najlepsze, że te odłamkowe są chujowe, a są droższe, bo tam wymagają jednego więcej czegoś tam. Ja chcę sobie wypróbować mój nowy skill, że jak kogoś kurwa ogłuszę, to mogę go X-em zabić. Kurwa mać, no to mi czas zwalnia, nie wiem co się dzieje. Ja tak nie chcę się bo... A tu ty skaczesz, myślałem, kurwa co to za zombie przylaz. Hunto zombie. Zlikwiduj. A i kark mu skręcam. Tak, dokładnie. Ała, od tyłu to samo można zrobić, nie? Co jak skurwiel jakiś mnie tutaj bije? Właśnie dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie, no fucking chodziłem. Gdzieś tu krążył dookoła. No, także widzisz, no, wcale ci na dobre nie wyszło chodzenie i przeszukiwanie tych wszystkich, kurwa, bo ani nie zrobiłeś, kurwa, zadań pobocznych, idziesz do fabuły i właściwie masz chyba z 5 leveli niżej ode mnie, niż ja miałem i widzisz, no. Aj, tam trudno, gra mi się przyjemnie, ja nie... Nie, ja też nie ten, no, mi też się naprawdę bardzo podoba ta gra i bardzo przyjemnie mi się gra w nią, tyle, że mówię, że nie zawsze warto wszystkich skurwa słuchać. Tak jak przykład z ostatniego zakupu, no nie będę wymieniał imion ani nazwisk i co ten, ale ostatni zakup, nie? Ten taki... Gdzie te kurwa akumulatory? Nie wiem właśnie kurwa jak ich mamy szukać, może sobie ten, wiesz co, no akumulator generalnie powinien być gdzieś z przodu, nie? Tak myślę. Wiesz o który zakup mi chodzi? Ten co kupiłem torbę dodatkowo. No. I co się pytaliśmy, specjalnie się pytałem Zosi o coś, nie? O, no to... Ano? No to tak, no to Zosia powiedzmy dała taką jasną odpowiedź i ten. Dobra, akumulatory są obok kierownicy w autobusach. A, trzeba wejść do nich, myślałem. Jaki kurwa w tym sens? No nic, no kontynuuj. Aha, bo ty drzwi otwierasz, to się drzwi da otwierać? Tak. Ja nie, no, otwierasz drzwi, no łatwy zamek. W każdym razie, ale wiesz, ale przeglądaliśmy różne ten i tak dalej. Pytaliśmy też o zdanie ziemniaka, nie? I ogólnie on mówi, bo to, tamto, sramto i tak dalej.
No i właściwie, wiesz, no i tak właściwie było, kurwa, no to może nie, może kurwa lepiej zbierać kasę jeszcze, ale za chwilę takie, nie, kurwa, jak będziemy tak, będziemy tak, kurwa, słuchać wszystkich, to generalnie chuja dalej kupimy, no i w końcu stwierdziliśmy, że to jednak zawsze ten... można sobie tak powtarzać, takie podejście w stylu, to jest jak, wiesz, z takim podejściem w stylu, jak ja często mam, czyli... Kurwa, no zajebistego upgrade'a znalazłem, no ale nie będę go aplikował do tych chujowych broni, bo w końcu znajdę lepsze, nie? Dokładnie, i tam się nie? Bardziej opłaci. To jest czy coś. Przykład, słuchaj, z tego w sumie. Gdzie jest, kurwa, ten jebany akumulator? No przecież, kurwa, no właśnie, przed chwilą mi pokazywał, że coś... Aha, za autobusem to jest, no to chuj, tu nie ma. Ja nie czaję. Jeszcze jednego nam brakuje. O chuj, przez przypadek uruchomiłem samochód, ale trudno. Aha, ile to jest jakiś gazrurka, no kurwa. Co za shit. Dobra, mam. Tak, ja nie znalazłem ani jednego, co za shit. Był w jednym otwartym już, a ja jak gdyby szukałem takiego, który byłby zamknięty. No, dobra, te akumulatory mamy. Czy tutaj nie było coś obok? Było właściwie. Zwierz trochę nocnego ognika, a to w dupę mnie, kurwa, po co ludzie. Tutaj mamy jakieś questy, a lekcji potrzebuję mojej... Albo dobra, chuj, chodź mi to oddać. Będziemy w sumie daleko nie jest i możemy gdzieś później jakąś pójść. Jakąś przejrzystość będziemy mieli tych questów. Dokładnie, i takie to legendarny przykład po prostu z tego, z Kevina, nie, Kevin sam w domu, nie, Kevin sam w Nowym Jorku chyba? Kojarzysz, nie? Oczywiście. I no jest przykład, gdzie coś ten, gdzie on z tą babcią rozmawia, tą z parku, nie? I tak. Daje jej taki przykład, że mówi, miałem kiedyś, kurwa, rolki i bardzo lubiłem te rolki, ale bałem się je zniszczyć, więc nigdy ich nie założyłem, nigdy na nich nie jeździłem. I wie pani, co się okazało? Po 3 latach wyrosłem i musiałem je wyjebać. No i, no kurwa, taka prawda, nie? Jak będziesz, kurwa, wszystko przetrzymywał, no to w końcu tego nie użyjesz w ogóle. Rozpierdolimy ludzie Raisa. Okej. Okay. Temu? Bo kurwa tak. O kurwa. Czekaj. To myślisz, że się, kurwa, zbiegną do tego? No nie, ale jeden... Takie... O, ty, nie wybuchł, ale jest. Jakie fajne! Jedne. Jo, kurwa, atak, kurwa. Przeskoczyłem jednego wylot. Co ty, kurwa, robisz? No chciałem już tam jakoś zaciągnąć. Prąd włączyłeś. Tak. Zawsze znajdę chwilę na podłączenie, kurwa, napięcia do kałuży, no. Jestem elektrykiem, kurwa. Dobra. Nie ma co. O, aktywuj samochód, pułapkę. Ty, jak ten zombie wstał. Ocalenie zginął, kurwa mać. W ogóle. On, kurwa, aha, to był, ja myślałem, że to zombie, on, kurwa, tak nagle wstał. Aha, dobra, bo ja rzuciłem tą petardę wtedy. Mm-hmm. Może dlatego zginął. W ogóle, jak w pewnym momencie stary. Przechodzimy do... W pewnym momencie, nie wiem, możesz iść. W pewnym momencie w fabule, jak my przejdziemy do sektora 0, to tam oglądają newsy, jak wiesz, ten cały tam, kurwa, ta rządowa agencja spropagowała, nie spropagowała, tylko sfingowała materiał, że niby, o kurwa, w mieście nikt nie został, tak, jestem jedyny ocalały, nie? Gość, który tam omówi, że o, ja jestem ten jedyny ocalały, to jest ziomek, którego my ocaliliśmy, jak kończyliśmy już nagrywki poprzednim razem. Taki, wiesz, losowy gość na ulicy, którego ocaliliśmy z rąk ludzi Raisa. Aha, znaczy tak, ten sam model postaci w sensie. Tak, i on zginął 5 metrów dalej od zombiaka. To był ten sam gość. Poznałem po, kurwa, fryzurę. Tu są wasze akumulatory. Sprawdź, czy nie są pogryzione. Świetnie. Ha, nie miałeś trudności z liczeniem? Ile wam jeszcze zostało do końca tego całego projektu? Nie twój interes. Bywa. Ej, ale słyszałem, że to jest ostatni quest. A to się pomyliłem. Sorry. Wybacz. Ale dobra, bo oni... Może kurwa jest, no niech się pierdolą. Nie, ale oni, wiesz, oni się odezwą dopiero za jakiś czas, nie? Ech, chuje jedne. Dobra, to ja proponuję teraz iść tutaj. Masz mój znacznik na mapie? Tak, ja mam twoje znaczniki, spoko. Tam się przejdźmy, bo tam się jakieś wikrzy dzieją. Tam było to popierdolone zadanie, ten, jak jest ten człowiek w masce. No tam on kazał, kurwa, tej torby z jego powietrzem szukać na dnie jeziora. Ty to zrobiłeś? Tak, Jezus Maria. Jakie to było chujowe, no, to kurwa najchujowsze chyba quest ever. Tak, chujek, to jest jeden. I jeden tutaj, chyba mutant za tobą, to jest duży. No ja se go zabiję. A czemu nie? Ała, jak mnie dojebał, no. Oh, fuck me! Jebasz, to jest zombiaki. Kurwa, biegną na mnie, wywracają się, kurwa, patałachy, na WF się nie chodziło. O, szlak.
Jak mi kurwa pod kurwa kątem wyjebało. Tak zakręciłem, tak, nie tak wiesz, zakręciłem kurwa za drzewem aż, nie, jak mnie odepchnął. Niezły jest. Obwinął cię wokół drzewa, nie? Tak, uważaj. O, to jest cicho. Czekaj, muszę sobie naprawić bronię, bo już mam tutaj słabo. Aj, zużywają mi się te. Ja po prostu kocham odgłos tego. Odgłos, jak te kości się im porozbiadają. Nie. Nie. Wybuch. Dobra, to ściągnie tych chuj. No, dobra, chodź, nie ma co wiesz. Siedzieć tak. Nie, bo tą bronią mi się tak chyba przyjemnie walczy, że wiesz. Ja chętnie tutaj paru zaciućkam, szczególnie, że na jednego heada ich. No, ma, dobra, biegnę już w twoją stronę. O, mam furgonetkę policyjną, weź, otworzy ją. Bardzo trudne, nie, pierdolę. Właśnie popierdolone są tutaj te bardzo trudne, nie? Gdyby no. Chociaż była umiejka, która, wiesz, pozwala jakoś lepiej to otwierać, ale kurwa tak, nie ma. Nie ma nic takiego. Bardzo trudne zostaną powietrzność bardzo trudnymi i są kurwa bardzo trudne. Nie no, ja otwieram takie, ale kurwa, tam ile tych się łamie na tym. A kurwa, tutaj samochód będzie tylko, ten... to nie jest tutaj problem. Samo odsuń się, kurwa. A idę. Dobra. Kurwa, też chciałem to zrobić, ja przeskoczyłem was. Jada. Super, chyba pro. Warning, ty, tu jest jakiś ten, nie, ale ten samochód fajnie wygląda. Mechanical Waste Transport. Jakieś takie losowe rzeczy się dzieją. Tak. Jebnie, jebło. Ała. A, wirali może tutaj trochę przybiec, bo pierdolne w butle. A ja otwieram karetkę. Żółte karetki, Lajne. Co za pomysł. Apteczka. Kurwa, wskoczyłem w niej pod nogi. Jesus. Pięknie. Maciek, aż tak zdesperowany jesteś. Nie. Bo jak te, jak z... Wiesz, w Japonii sztuką jest sztuka przepraszania kobiet, nie? Gdzie tam widziałeś, nie, że tam kurwa biegnie, kurwa salto, nie, ślizgi, kurwa na kolana jeb, nie, żeby przepraszać. Tak. Te chujo! Dobra, nie żyje. Bro of power. Viral? Beach please. Dwie góry, nie viral. Tu coś właśnie z tyłu jeszcze. Dobra, chodźmy, gdzie ten kurwa znacznik? A się tak, coś się tak opierdalamy. Strasznie, w tym odcinku strasznie. Nie? Za bardzo się rozpraszamy, ale hej, o to chodzi w tych odcinkach. Dokładnie. Też. Będą takie luźniejsze, nie tylko ciśnięcie misji, ale... Ale proszę pana, on mnie uderzył piłką w głowę. Nie ma takiego... Zabawa się liczy. Zabawa, dokładnie. Jezu, legendarny WF po prostu. Dużo ludzi z was mogą nie słyszeć tej historii, ale mieliśmy epickiego nauczyciela WF-u razem z Maćkiem w liceum. Ale powiedziałem była kiedyś sytuacja, że graliśmy w siatkówkę z dziewczynami. Była drużyna dziewczyn, chyba na drużynę chłopaków i była taka sytuacja, że piłka w jakiś tam sposób odbiła się od ziemi i przypierdoliła lasce prosto w twarz od ziemi, odbijając się. No i ona tak... I ona tak, że no, napierdala mnie po ryju, nie. Gościu tak na ją patrzy, mówi, cicho tam, zabawa ma być, to zabawa jest, grajcie dalej. A ona tam się zwija, po prostu została prosto w ryju. Kurwa, ale ja miałem go, znaczy, no, tylko że później przełożyło się to na to, że po prostu zazwyczaj pod koniec WF-ów, jak już tak wiecie, było tak luźno, nie, nikomu już się nie chciało, kurwa, nie, po dwóch godzinach. I właśnie na przykład, zazwyczaj jak w siatkę graliśmy, no i na przykład padało hasło, wiecie, gramy i nagle ktoś krzyczy zabawa, no to wszyscy okej, zabawa i po prostu kurwa pyta w tą piłkę wtedy. To było tak kurwa hardkorowo, to już nikt nie liczył punktów, się kurwa napierdalało byle jak. Chodź na to do mnie. Uwaga, od tego momentu do końca odcinka dźwięk może wydawać wam się trochę zepsuty. Przepraszam was za to, ale naprawdę program do nagrywania mnie ostatnio ostro robi wafla i na przykład... Devolt brzmiał jakoś w ten sposób. Ale postanowiłem to troszeczkę zmodyfikować, naprawić i wyszło tak jak wyszło, ale da się tego słuchać, także przepraszam, ale no tak jest. Ten też kurwa ręki nie ma. Raisa, kiedy straciłem dłoń. A, to ten. Jakby było inaczej, już byś nie żył. A, mam fart. Żebyś wiedział. A co do Raisa, to policzy się z tym psycholem w swoim czasie.
Teraz potrzebuję jednak twojej pomocy w odnalezieniu brata, Nazima. To on pomógł mi uciec. Poszedł po jedzenie do supermarketu i dotąd nie wrócił. Zapłacę ci za ci grubi Amerykańcy na tych takich wózkach elektrycznych przyjechali, jak się ścigali po masło orzechowe. Wiesz, co to znaczy, nie? Znajdujemy różne rzeczy. Zawsze to robiliśmy. Szukamy rzeczy, znajdujemy rzeczy, zbieramy rzeczy. W końcu i wtedy ruchamy rzeczy. Niektóre zostawiamy sobie. Wiesz, tak na czarną godzinę. Człowiek robi się samotny podczas apokalipsy zombie. Zabezpieczamy swoją przyszłość. Jedyne dwie kobiety w grze, jedna nie żyje, druga oszacona. Sporo jeszcze zostało. Broń, leki. Dobra, pierdolę twoje broń, lek, wiem, o co ci chodzi. I zamknęła się krata przez niego, Jezus. Świetnie. Ciekawostka, bo nie wiem, czy to czytałeś, bo to wypłynęło na jakieś Gemzili czy czymś. A że, otóż, jak jest ta Troy, ona ma tą połowę twarz taką poparzoną, nie? A słyszałeś, bo ona mówiła, dlaczego ma tą twarz taką poparzoną? Nie, nie, absolutnie nie. Otóż w jakichś wczesnych wersjach gry, czy nawet w tej wersji prasowej, która krążyła, ale to nie jestem pewien, na pewno w jakiejś wczesnej wersji... Kurwa, jak go chcę kopnąć, im się kładzie. No kurwa, kłócimy się o to, kto go dobije. Tak. Chodźmy kawałek do przodu jeszcze. W jakiejś tam wczesnej gry była linia, którą usunęli, kiedy ona tłumaczy, wiesz... You wanna know how I got these scars? I otóż... jej braciszek wylał na nią kwas. Okej. Ale stwierdzili, że umieszczenie takiej linii w grze będzie takie trochę niefajne. Kurwa, zbugowałem się przez chwilę w siatce, no. Kurwa jebana mać. Opowiadało, wiesz, jakieś przemocy rodziny i oni nie chcieli takich, wiesz, wartości umieszczać w swojej grze. Techland w sensie. No czaj. Postanowili to usunąć. Aha, oni tu kurwa z karabinami, a ja tu kurwa biegłem tak na jolo, ja pierdolę. Nie, jeszcze nie spotkałem żadnego z karabinem, no ale... Ja tu kurwa trzech z karabinem spotkałem, tak więc Tu kurwa jeszcze jeden już bez karabinu. Chyba na dwa strzały głowy nie ma. Tym karabinem. Ten tu jeden kurwa stoi i w ogóle patrzy, nie wiem w co. Tak, fak. Świetnie. Fak. Nie wiedziałem, że ten drugi żyje. Ej, pomóż mi, bo ja umieram. Aha, dobra, czekaj. Ciągnij broń palną. Przychodzą, te chuje. No wiem, no musiałem sobie wyekwipować, bo nie miałem w żadnym slocie. O kurwa, ja zawsze mam pistolet w jednym slocie. Ożyw, kurwa. Pomacałem cię po brzuchu i ożywiłem cię. Plus nigdy nie, ja nie korzystam z karabinu wojskowego, tylko z policyjnego. No tego jednostrzałowego w sensie? Tak. I w ogóle najlepsze jest tak. Ja też lubię jednostrzałowe. Karabin wojskowy ma zawsze tam te 179 damage'a, karabin policyjny masz dwa rodzaje. 184 i 234. O kurwa, brawo, dzięki, debilu. Co za idiota, Jezus Maria. Nie sądziłem, że to aż tak biegnie. Nie kurwa, no beczka z paliwem przed tobą jest, a ty kurwa, ja wiem, strzelasz, no ja pierdolę, stary, no. Ale ja chciałem tego zombiaka zabić. No tylko. Super, i nas przy okazji też. O to chodzi. Świetnie, kurwa. Ty, mam licznik z tego w sumie zostawiony. Kurwa, tam z powrotem, Jezus Maria. Brawo, kuźwa. To tyle. I mamy teraz wrócić do jeffafatamhom.com. Odpisuj, ja rozkminię kolejnego questa. Albo raczej ty mi powiedz, co możemy robić, bo ja w sumie... Jedyne, co mi zostało teraz na mapce, to jest zebrać aparat Falusa. Co by tutaj z wami zrobić? Lol. Jakie to jest piękne! Ty tam jesteś? Ty może gadasz przy... Gadałem przez telefon, no. Tak coś żem czuł. Ja nie wiem, czy ja robiłem to, kto okrada złodzieja, nie robiłem tej misji, no nieważne.
Co robimy? No to właśnie, ja mam trochę za mały zasięg broni, ale sobie po prostu zejdę i pociućkam. Pociućkasz, no i nie ma. Ten tutaj się chyba wspinał, ten w żółtym wspinał, gwiazdkę mu w głowę rzuciłem i jeb na kolce spadł, jak się ładnie wygiął. Patrz teraz. Dobra. Uhu. O, głupi jesteś, wybuchy tutaj robisz. Dobra, chodźmy. Dobra, ja tego questa też nie robiłem. Ty chodźmy biegamy mostem. Biegamy w nocy, czy? Oczywiście, że tak. Dobra. Za problem. Nie wiem, ja nie mam takiego długiego miecza jak ty. Przykro mi. Ja to w sumie to mój obecny miecz dostałem od ciebie, więc. No tak, faktycznie. Anta pożycz miecza. A, klękać do miecza. Nie wiem, klękać do miecza. Nie robiłem tego questa. Chociaż czekaj, to jest. Jafara, kto to jest kurwa Jafar? Ja kojarzę go. To jest ten ziomek, który. Nie, tamten to był Osman. Gdzie my kurwa? Co my kurwa robi? Done home. Tak, wiem, słyszałem ten twój żart już kurwa wcześniej. To nie jest śmieszne, jak go powtarzasz trzy razy. Chciałbyś być po prostu fajny. Znowu mi nie wyszło. Nie, nie wyszło ci. Gdzie ty kurwa tak jak biegasz, ja idę za tobą jak debil, a ty, kurwa prawo, lewo, góra, dół. Sam nie wiesz chyba co robisz. Nie, nie biegam optymalnie kurwa. Już nie trafił troszeczkę w niego. No, uchylił się. Ty, krótki miecz mu wypadł, chodź, weź se go. Krótki miecz rytualny. No dobra, kontynuujmy. O, jak wysoko, Jezus Maria. No właśnie, jakoś tak poleciałem na ryj. Normalnie. Na ryło. On jest zwierzę, czy kurwa gdzie? Nie wiem, może. W ogóle tu widziałem ten, jest taki śmieszny easter egg w tym miejscu, jakoś jak się znajdzie kolesia, którego trzeba bronić, właśnie przy tym magazynie, w którym jesteśmy. Gdzieś on jest przed tym magazynem. Kurwa mać, jebany magazyn, czemu nie da się na to wspiąć? On jest gdzieś przed tym magazynem i jak go bronisz, to możesz wejść do magazynu i jak włączysz radio, nie wiem czy tam gdzieś po prostu chyba radio musi być, jak włączysz radio, to zombiaki zaczynają kurwa tańczyć, no, tak. Tego Gangnam Style, tylko do innej muzyki. Ktoś mi coś tam właśnie mówił o tym. O kurwa, pułapka świetna, taka dobra na zwykłe zombiaki, ja pierdolę. Pułapka świetna, taka świetna na nic kurwa, nie działa na nic, nie działa na dosłownie kurwa nic. To światło, nie wiem, UV na... jest, to światło UV na te zombiaki nocne jest dobre, tylko w sumie jak spierdala. No tylko na koszmary, tak, tylko że kurwa gówno to daje, bo po prostu one mają wyjebane, obiegają to dookoła, w ogóle albo przebiegają, albo zasłoni oczy na 3 sekundy i ma wyjebane i biegnie dalej, to jest kurwa tak głupie. No w dużej mierze jesteś? Tak, na dole, w budynku. Tutaj. Ej, ja widzę jak ty krążysz tym trygocikiem po łapie. Naprawdę coś znaleźli. Coś cennego? Czy dynamit jest cenny? Dynamit to złoto. Dzięki temu moglibyśmy sklecić dla ciebie coś ekstra. Kurt ma do tego dryk, mówię ci. No dobra, jedno dla ciebie, reszta dla mnie. Kurt znajdzie sposób, żeby to trochę dopalić. Okej, dobra. Jej, jestem poziom. Dopalić to mogę kurwa papierosa na twojej twarzy, ziomuś. A, nagroda poziom. Jest. Poziom. A niedługo będę miał zwinności 13. Na początku myślałem, że trudniej będzie mi poziom siły kurwa wbijać, a teraz naprawdę muszę się postarać, żeby wbijać zwinność normalnie. Mhm. Siła jakoś tak. Im lepsze bronie, tym bardziej chce ci się walczyć i tym więcej ich zabijasz tak od niechcenia i poziom siły rośnie dokładnie. Jak pojebane. I tyle z tego jest. Dobra, czekaj. Co ja chciałem? Coś chciałem? Nie wiem. Jakie ty tam jeszcze szalone te zadania proponujesz? No z tym można robić. Czekaj, wyciszę się na momencik. No, jasne. A ja sobie właśnie przeglądnę zadania. W ogóle kurde, cały czas mi ten action tu pokazuje. Boże, ile się tego zrobiło teraz. Cholerny Tivold nie umie grać w grę i nie robi zadań pobocznych. No i Boże. Bo to bracie, gdzie jesteś, nam doszło. Jestem obecny. Jesteś obecny.
Nic, ja myślę, że po prostu trzeba patrzeć po prostu po mapie. Wiesz, jak ja robię zadania poboczne, ja robiłem w tej grze? Nie, że o, tu jest, to se zadanie wybiorę i zapierdalam tam, tylko po prostu patrzyłem, gdzie jest najbliższe białe kółko, szedłem, robiłem i robiłem czasem po, wiesz, kurwa, trzy zadania różne naraz, nie? I później je zwracałem gdzieś tam. Mam wspaniałe zadanie, mam w wieży, kurwa, cztery wykrzykniki. Dokładnie, też o tym pomyślałem, bo jesteśmy blisko wieży, jest dużo wykrzykników, więc możemy tam zajść. No i także to by było tyle w tym odcinku, także mamy nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, to pamiętajcie o tym, żeby ocenić i skomentować nasze filmy. Wpadnijcie do T-Volta, tam jest jakby więcej z tych odcinków, z tego względu, że on nagrywa wszystko, ponieważ on nagrywa wszystko i robi wszystkie misje poboczne. Ja ograniczam się z materiałem tylko do tych, których nie widzieliście, bo nie chcę tutaj jakichś mega powtórzeń i no, sami rozumiecie. No ale w każdym razie trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, a obiecuję, że jeszcze ich sporo będzie z tego Dying Lighta. Fuck yeah.